zasunął oponę. Omal nie nadepnął przy tym komuś na stopę, ale w podnieceniu niczego. Nazywam się Krzysztof Kapelczak, mam 55 lat. Na cukrzycę typu pierwszego choruję 37 lat. Nazywam się Maria Kapelczak, mam 55 lat. Na cukrzycę choruję od 6 roku życia. Zaraz po zachorowaniu wyjechałem do sanatorium, gdzie poznałem moją obecną żonę Marię. 4 lata po ślubie małżonka straciła wzrok i zaczęły się problemy z jej zdrowiem. Miałam 24 lata, jak zrobiono mi zabieg fotokoagulacji. Po zdjęciu opatrunku, po miesiącu czasu, okazało się, że ja na to oko nie widzę. Po 10 latach po tym zabiegu ta gałka zaczęła się po prostu robić miękka, zniekształcona i wdała się jeszcze do tego jaskra. Było to bardzo bolesne. No i z konsultacją lekarzy wyrażono zgodę, żeby mi po prostu zrobić resekcję tego oka. Główną moją dolegliwością i problemem związanym z długotrwałą cukrzycą był zespół stopy cukrzycowej. Zaczęło się wszystko od małej ranki pod prawym palcem stopy. W dalszej kolejności pojawiło się dość znaczne owrzodzenie, samoistne ubytki kostne. Towarzyszył temu ogromny ból. Pojawiały się takie pęcherze, które podbiegały, no to była ropa. I to w takich ilościach, no to było straszliwie śmierdząca wydzielina. I taki stan trwał ponad 20 lat. Amputacja była dla mnie tym wybawieniem od bólu i tych wszystkich dolegliwości, które towarzyszyły stopie cukrzycowej. W prawym oku zaczęły się pojawiać pierwsze takie mikrowylewy. Ten stan mniej więcej się utrzymywał około 10 miesięcy. No i ostatnią moją datą, kiedy widziałam ten świat, to był 10 września, a 11 rano obudziłam się, już było czarno. A już się robi zielona po locie? Jeszcze nie widać. Jeszcze wszystko takie stare, brudne, nie? Ale na dzień już zaczną liście kwitnąć.